Zbigniew Ziobro doprowadzi do upadku rządu Prawa i Sprawiedliwości. Szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Jasnowidz Jackowski mówi wprost: To Ziobro doprowadzi do upadku PiSu. Kiedy to nastąpi? W jakich okolicznościach? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Dzisiaj przedstawiam przepowiednię Jasnowidza Jackowskiego dla Polski przepowiednia polityczna na 2021 rok. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwonę dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie także na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie dzisiaj przedstawiam przerażającą wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, który mówi wprost: to zbignie w ziobra, więc Minister sprawiedliwości doprowadzi do upadku rządu Prawa i Sprawiedliwości, przerażająca tak naprawdę wizja. Personalnie praktycznie nazywa sprawy po imieniu Jasnowic-Jackowskiej i mówi, że to ziobro do upadku, doprowadzi do upadku rządu PiSu. Szokująca tak naprawdę sytuacja. Jasnowic mówi w ten sposób, dwóch koalicjantów wycofa się z koalicji, którą tworzy praktycznie z pisem, a na czele po prostu tych koalicjantów, którzy będą się wycofywać, będzie stał Zbigniew Ziobro. Czyli już mieliśmy praktycznie powtórkę z historii, bo rzeczywiście Jesienią tutaj 2020 roku było, ta koalicja wisiała praktycznie na włosku, i tylko wejście do rządu Jarosława Kaczyńskiego sprawiło, że ta koalicja praktycznie nie rozwaliła się, nie rozleciała się. Aczkolwiek wiadomo, jakie ma po prostu ambicje, ogromne ambicje polityczne. Tutaj Zbigniew Ziobro. No i rzeczywiście może dojść do upadku rządu Prawa i Sprawiedliwości. To też jest zaskakujące, tak? No bo politycy z reguły, jak szukają winnego, to szukają go po prostu jakby w opozycji. Też to opozycja jest niedobra, opozycja. Chce źle dla państwa i tak dalej, a tu się okazuje, że kto po prostu doprowadzi do demontażu PiSu, no sami tak naprawdę tak posłowie, którzy tworzą, no może nie PiS, ale po prostu tworzą tą koalicję, no wiadomo, że jeśli chodzi o koalicję, no to jest to Zjednoczona Prawica, jest to Solidarna Polska, także po prostu partia tutaj, czyli partia Gowina, a także po prostu tutaj partia Zbigniewa Ziobry. Te praktycznie partie tworzą koalicję z pisem, dzięki temu pisma większość w parlamencie. Natomiast to też jest tak, że gdyby doszło do rozpisania nowych wyborów, to partia Zbigniewa Ziobry nie ma dużych szans, żeby po prostu wygrać te wybory, przynajmniej na dzień dzisiejszy, według sondaży wszelkich, czyli nie uzyskałby praktycznie tych 5% tego progu wyborczego, żeby dostać się do Sejmu. To jest jakby jedna sprawa. Troszeczkę to jest taki kazus jak praktycznie PSL i Cookies, tak? Gdzie praktycznie PSL musiał się połączyć z Cookiesem, czy Cookies musiał się połączyć z psl żeby mogli się dostać do Sejmu. No i ostatecznie widzieliśmy, jak to się skończyło. Tak doszło do rozłamu. Gdzie jeszcze pamiętam, jak Cookies zapewnił, za, za, praktycznie zapierał się, że on nie utworzy nigdy koalicji z Cookiesem. Znaczy, z PSL nie ma takiej opcji. To jest w ogóle inny światopogląd i tak dalej. No a potem po prostu były potrzeby polityczne i utworzono taką koalicję. No ale ostatecznie doszło do upadku, praktycznie, tej koalicji, no i teraz Jasnowiec Jackowski mówi, że będą takie dwa momenty zawahania, jeśli, dwa, jeśli chodzi o 2021 rok, to będzie początek 2021 roku, a także lipiec i sierpień 2021 roku. Nawet jasnowic Jackowski mówi o tym, że w marcu i w kwietniu będą mieć miejsce w Polsce potężne demonstracje, które no, praktycznie będą przychodzić przez Polskę, ale to potężne demonstracje, jeszcze większe niż ten strajk kobiet. Ja to definiowałem w ten sposób, że te manifestacje czy te protesty, Tutaj może być tak naprawdę wiele grup zawodowych, tu mogą być, może być strajk kobiet, to mogą być po prostu strajkujący, popierający tak naprawdę tutaj jakby środowisko sędziowskie, tak? czyli nie godzący się z tymi zmianami, które praktycznie wprowadził w systemie sądowniczym PiS. Kolejna sprawa to na przykład hotelarze, przedsiębiorcy, którzy będą po prostu poszkodowani w związku ze z konsekwencjami koronawirusa, a także po prostu tak jakby tutaj opozycja, opozycja też może po prostu brać udział w tych protestach i tak to miałoby ostatecznie się zakończyć, tak to praktycznie miałoby się ostatecznie tutaj zakończyć, jeśli chodzi o właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości. No i Jasn Jasn Jasnowicz-Jackowski mówił w ten sposób, że nawet nie manifestacje te potężne, które będą mieć miejsce w państwie polskim doprowadzą do upadku rządu PiSu, tylko do upadku rządu PiSu doprowadzi tutaj postawa z gniewa ziobra, to właśnie przed ziobro upadnie rząd PiSu, tak? No i potem Jacek Sackowski mówi w ten sposób, że wybory zostaną rozpisane nowe, aczkolwiek będzie jakiś pewien problem proceduralny, który nie będzie pozwalał na przeprowadzenie tych wyborów, będzie taki stan można powiedzieć swego rodzaju bezkrólewia, anarchii, gdzie to będzie niebezpieczne dla państwa polskiego, będzie wyznaczony jakiś komisarz czy wysoko, wysoko postawiony urzędnik na przykład z Unii Europejskiej, który będzie tymczasowo rządził państwem polskim, a będą jakieś problemy właśnie proceduralne, żeby szybko rozpisać te wybory, żeby była ciągłość. Także PiS po prostu zrzeka się władzy, następuje dymisja, zostają rozpisane wybory. No i żeby po prostu była ciągłość, jeśli chodzi o przejście, przejście prze, przejęcie praktycznie tej władzy. Chociaż ja powiem w ten sposób, że znając po prostu tu rządy PiSu, to się nie zdziwiłbym, że ta przepowiednia rzeczywiście się zrealizuje. Bo tak samo jak były te szpitale jednoimienne, zakaźne, tak? Najpierw nas zapewniali, pamiętam jak tutaj wychodził jeszcze minister zdrowia Szumowski, który mówił, Polska jest, przy, czeka na po prostu pacjenta zerowego, na koronawirusa w Polsce, szykujemy już miejsca i tak dalej. Potem powstały jedno, jedno, jednoimienne szpitale zakaźne, zostały przekwalifikowane i tak dalej było mniej tych przypadków, no to zaraz zlikwidowali te jednoimienne szpitale zakaźne, bo to szkoda pieniędzy, po prostu będą puste szpitale, leżały jak tak, to nie może tak być, no bo dzisiaj wszystko musi być policzalne, tak, wszędzie musi być po prostu pieniądz, wszystko musi być policzalne, operacja tyle kosztuje, zabieg kosztuje tyle, to się opłaca szpitalowi bardziej, to się nie opłaca, tak, kompletna e, głupota I, i tutaj zlikwidowano te szpitale jednoimienne zakaźne, teraz powrócono, ale już nie nazywa się jednoimienne zakaźne, tylko szpitale koordynacyjne, a teraz to już w ogóle po prostu tam i część po prostu tych covidowych pacjentów to jest ze zwykłych szpitala, które są wydzielone, bo tak dużo jest tych przypadków, tak? No więc tak, tutaj jest mówi w ten sposób, że pewne ze rzeczy zaczną wychodzić na jaw i politycy będą się tego bać. W 2021 roku w Polsce pewne rzeczy zaczną wychodzić na jaw i politycy będą się tego bać. No i to jest ciekawe tak naprawdę pytanie, co kryje się pod tym stwierdzeniem Janowi Jackowskiego. No ja zawsze mówię w ten sposób. Ja nie wypowiadam się, bo nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o budżet. Natomiast dla mnie, dla zwykłego Kowalskiego, na chłopski rozum. No, nie wiem, czy ten budżet po prostu jest z gumy, czy jak, ale to, co po prostu przeżyje ten budżet polski w tym roku, w 2020, a więc to, że po prostu tarcze antygrysowe 2,0, 3,0, 5,0, 6,0, projekty społeczne, a z drugiej strony mniejsze wpływy z tego tytułu, że firmy po prostu ma, mają przestoje, firmy są zwolnione z części składek, z USU, z podatków i tak dalej, tak po prostu były, za, były zasiłki opiekuńcze ma, dla właśnie firm na początku roku, dla na przykład jak te dzieci nie mogły pójść do szkoły dla młodzieży, to jeden z rodziców, jak zajmował się dzieckiem, dostawał po prostu zasiłek z państwa. No to musi się prędzej czy później praktycznie odbić szkawką. Pamiętajmy, że dalej mamy zadłużenie, jeśli chodzi o państwo polskie. Jest taki wielki licznik przecież w Warszawie, który pokazuje zadłużenie, które mamy cały czas jeszcze praktycznie od lat 70. No i może się okazać, że po prostu rząd PiSu zostawi finanse w opłakanej sytuacji. Aczkolwiek mówię, ja nie wypowiadam się, bo ja nie jestem jakimś biegłym, audytu nie zrobiłem i tak dalej. Na razie rząd zapewnia, że wszystko jest OK i nawet jeżeli jest dziura budżetowa, to oni to kontrolują. No więc miejmy taką nadzieję, miejmy po prostu takie zapewnienia, zwłaszcza, że ostatnio praktycznie rząd PiSu chciał zawetować budżet Unii Europejskiej i ewentualną pomoc finansową, która była właśnie ze strony Unii Europejskiej, ten fundusz na odbudowę, tak, na, na skutki koronawirusa w gospodarce, no więc, jeżeli rząd PiSu jest w stanie po prostu tak szafować tym, czy sobie pozwolić na to, żeby wetować, to muszą mieć naprawdę spore nadwyżki, skoro po prostu są w stanie powiedzieć, no tak, na przykład tutaj Orban, także ten fundusz jest nieistotny, i tak dalej. No bo każdy normalny człowiek w tej sytuacji, w której teraz się znajdujemy, no zabiegałby o ten fundusz oczywiście, a nie jeszcze tutaj licytował, żeby ugrać więcej, bo tutaj więcej nie ugra. Tak, każde państwo ma praktycznie potrzeby i każde państwo jest tutaj zniszczone, gospodarki poszczególnych na skutek właśnie tych skutków koronawirusa. No właśnie, no i tutaj właśnie Jasnowic mówi w ten sposób, że dojdzie do upadku, że będą takie dwa kluczowe momenty: albo początek 2021 roku, albo właśnie te strajki, tak, albo po prostu ostatecznie w lipcu, sierpniu 2021 roku. Znaczy, te strajki to mówi, że tutaj będzie to mieć duże konsekwencje, jakby to będzie widowiskowe dla ludzi, że to będziemy widzieć telewizji, tak, te strajki, manifestacje. Natomiast rząd praktycznie pod siłą tych strajkujących się nie ugnie tutaj się nie ugnie. No, no dosyć ciekawa tak naprawdę ta wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego i tutaj personalnie Jasnowidza Jackowski nazywa tak, że to Zbigniew Ziobro doprowadzi do upadku rządu Prawa i Sprawiedliwości, to przez jego osobę, czy może po prostu przez jego ambicje polityczne dojdzie do upadku rządu Prawa i Sprawiedliwości. No, tak mówię, teraz na razie nic na to nie wskazuje po prostu, żeby doszło do upadku, na razie ta koalicja jest, aczkolwiek wiemy o tym, że na przykład Zbigniew Ziobro nie był zadowolony z tego, że rząd praktycznie wetuje, że nie, nie, nie zawetował tutaj że rząd nie zawetował e, tego budżetu Unii Europejskiej, tak? E, no ale mówię, dla mnie to troszeczkę skuruzowana sytuacja, bo jakby, e, znaczy, PiS potrzebuje po prostu tych koalicjantów, żeby mieć większość w Sejmie. Ta większość tak jest taka minimalna, bo to jest raptem praktycznie tam pięć, pięciu posłów, tak? E, jeśli chodzi o Sejm, także jeżeli na przykład jakiś poseł by wypadł, bo byłby chory i tak dalej, to jest problem dla rządu PiSu, żeby po prostu większością przyjąć jakąś ustawę. To jest jakby jedna sprawa. Natomiast ta partia, tak? Te, te dwie partie, nawet jeżeli po prostu zostałyby rozpisane wybory, chyba, że one się połączą, tak, ale to jest mało prawdopodobne, żeby oni uzyskali 5% poparcie. Oni mogą mieć siłę władzę teraz, jakby jak w momencie, kiedy są właśnie w koalicji z pis -em. natomiast jako sami, no nie mają takiej siły po prostu, nie mają takiej mocy rażenia. Więc dla mnie to troszeczkę, no bo ja bym się nie dziwił na przykład, gdyby Zbigniew Ziobro miał takie zapędy, ambicje polityczne, gdyby na przykład według sondaży rzeczywiście po prostu, tak, tutaj po prostu te partia Zbigniewa Ziobry, czy po prostu partia Jarosława Gowina, Miałaby bardzo duże poparcie, i by się okazało, że na przykład koalicja obywatelska idzie w odstawkę i tylko tutaj byłaby kwestia walki między Pisem, partią ziobry i partią Gowina. Ale musiałby na to w stanie wskazywać sandażo, no to po prostu są bezlitosne, one po prostu pokazują małe poparcie nikłe dla partii Gowina, czy partii praktycznie zbigniewa Ziobry no, i też taki rozdźwięk, faktycznie taki rozdział. Pytanie jest też takie: no, bo ten elektorat jest faktycznie podobny, Pisuj co Ziobry, czy co Gowina. Gdyby doszło do takiego rozłamu, tak? Gdyby na przykład Jarosław Kaczyński potępił w jakiś sposób Zbigniewa Ziobry i tak dalej, tak? Czy, czy te, te, tych przedstawicieli tych dwóch partii, no to pytanie jest takie: czy na przykład część elektoratu właśnie tych partii Zbigniewa Ziobry, czy Jarosława Gowina nie odwróciłaby się od tej partii, to poparcie byłoby jeszcze mniejsze, tak? No więc dla no, mnie to troszeczkę dziwna sytuacja. Tutaj wydaje się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale najpierw po prostu to jedzenie trzeba mieć, tak, żeby rzeczywiście ten apetyt rósł, a nie tutaj tak oczami po prostu patrzeć i oczami jeść. No właśnie, to wszystko, nie się pozdrawiam, stawcie suba, trzymajcie się, cześć.